6 stycznia za nami, czyli Trzech Króli, zatem i Król Trupogłowy z nami. Film, dzięki któremu otrzymaliśmy Hellraisera. Film, który odkrywa zakamarki Irlandii i łączy, można powiedzieć, pogaństwo z ciągotkami ku Falllusowi. Można powiedzieć, ten piękny język jest nie bez powodu, bo pojawia się tutaj Clive Barker, pojawiają się potwory, pojawiają się sceny, których w życiu by się nie spodziewali w horrorze zobaczyć, i to wszystko w tym filmie. Król Trupiogłowy, czyli Roadhead Rex. Rex Król jest król, mamy Trzech Króli w 2021, ruszamy. Mateuszu, czy zakochałeś się w tym filmie, który, zdecydowanie, jak widzisz, zakochałem świetnie się sprzedałem? To jest perfekcyjne określenie. Ja jestem od A do Z po prostu fanem od dzisiaj Roadhead Rexa. Nie ma innego filmu, jeżeli chodzi o gumowe stwory, to jest apogeum. Nie dało się lepiej. Jakby nie musimy mieć kolejnych epizodów. Roadhead Rex pozamiatał, i cytując to, co jest na plakacie: "He's pure evil, pure power, pure terror." To jest dokładnie to. I teraz tak. Czyste zło płynące z ekranu, czysta energia słabej adaptacji pierwowzoru i czysty terror na widzach. To jest wszystko, czego można się spodziewać po tym filmie. Tym bardziej, że gdzieś tam z tyłu głowy mam świadomość, że długo, długo byłem wielkim fanem Clive'a Barkera. Co tu się podziało? No tutaj zaszaleli. Trzeba przyznać, że zaszaleli. Poczekaj. 86 rok, Irlandia, niski budżet, to jest perfekcyjne połączenie. Miał być trochę większy, jak zwykle się nie udało. To jest w ogóle, zauważ, że to się powtarza któryś raz, że rozmawiamy o jakimś filmie i słyszymy: miał być większy budżet, ale nie wyszło. To chyba mi się wydaje, że filmowcy powinni się nauczyć, że ten budżet to z reguły im zabierają. Ale fabuła wygląda tak, bo zacznijmy od fabuły, to najważniejsze. Ja tylko jeszcze chciałem tutaj dać jeszcze disclaimer, bo fakt powtarza się bardzo często, że tutaj gdzieś tam finanse uciekły, planowaliśmy mieć więcej i tak dalej. Horror, a tym bardziej taki prostolinijny horror, ma to do siebie, a przynajmniej wtedy miał to do siebie, że przy niskim wkładzie finansowym można było wydutkać całkiem sporo kasy. Gorzej, jeżeli na warsztat... Kasy? Co? Co znaczy wydutkać całkiem sporo kasy? Od widzów, w sensie zgarnąć całkiem sporo pieniędzy. W tym sensie. No. Ty już sprytnie, ty już jesteś w drugą stronę. Ale gorzej, jeżeli pierwowzór, bo Roadhead Rex oparty jest na jednym z opowiadań Clive'a Barkera ze zbioru Księga Krwi, chyba tomu trzeciego. I jeżeli bierzemy na warsztat coś, co ma całkiem sporo warstw, to może to nie pyknąć, jak nie mamy kasy. Ale opowiedz, o czym jest Król Trupiogłowy, bo to, nie zgadzam się, jest, to, że coś, coś ma dużo warstw, nie znaczy, nie może być proste. Ale dobrze, dobrze. Faktycznie, to jest jedna w ogóle. Kiedyś widziałem piękny dokument antyhorrorowy, w sensie to był dokument prochrześcijański, który pokazuje, że horrory są jednym z największych złów. One prowadzają pogaństwo. Nie, tych dokumentów jest mnóstwo, naprawdę, bo to był jakiś taki amerykański albo brytyjski. I tam jednym z argumentów było to, że horrory zarabiają bardzo dużo pieniędzy i robi się ich tak bardzo dużo, zarabiają pieniądze, czyli bardzo dużo amerykańskiej młodzieży albo brytyjskiej chodzi na nie i tak dalej. I to jest dowód na to, że Ameryka się satanizuje. Nie dlatego, że po prostu za $2 możesz zrobić film, który zarobi 50 milionów na przykład, czy tak jak było w Blair Witch Project, gdzie się to zmultiplikowało, tak tanio robisz film, a potem kurna tylko kąpiesz się w pieniądzach. Ale dobra, wróćmy do Roadheada. Dawno, dawno temu była sobie Irlandia i to jest film o tym, że mamy wielki faliczny... Wszystko, co po tym... A nie, przepraszam, Irlandia teraz jest w Unii czy nie? Bo ja się nawet pogubiłem. Irlandia jest, Brytania nie jest. Bo w ogóle jesteśmy w ciekawych czasach żyjemy, że Brytole uciekają. Więc na wielkim polu irlandzkim jest sobie wielki monument... Monument? Monolit falliczny do bólu. I pod tym monolitem kryje się
pierwotne złoto, które mówiłeś. Pure evil, pure terror, pure wszystko. I gdy panowie chcą sobie lepsze robić, siać, nie wiem co one tam sieją, ziemniaki sieją, bo to jest Irlandia, potato famine, więc gdy oni to naruszają, to nagle wyskakuje z tego właśnie nasz Rowhead Erex, coś w stylu demona, potwora, cholera wie, i zaczyna terroryzować małą wioskę irlandzką, która jest bardzo irlandzka, tak bardzo irlandzka, że aż irlandzka, i wszystko jest zamieszane. Amerykański profesor, który chciał robić książkę, ale nie może robić książki, ponieważ po pierwsze jego żona ciągle mu wpycha jęzor do gęby, a po drugie nagle okazuje się, że potwór także jego chce zabić. A na końcu okazuje się, że we wszystko jest zamieszany jeszcze Kościół katolicki. Dum, dum, dum. I to powinno być z tyłu na VHS-ie. Po prostu cały ten opis powinien być. Ja sobie tu przy okazji jeszcze zerkam w ogóle na plakaty i hasła, które się na nich pojawiają, to jest 10 na 10. Pochowanie go było pierwszym błędem. Obudzenie go było ich ostatnim błędem. Ale najbardziej mi się podoba Someone has awakened him. Ktoś go przebudził. No jakby ktoś musiał go przebudzić, bo inaczej nie byłoby tego filmu. No ale okej. Ja nie wiem, od czego tu zacząć. Nie wiem, od czego zacząć, bo ten film ma to do siebie, że on po prostu pluje nam od razu w twarz. Na tej zasadzie, że nie masz czegoś negatywnym w stylu... tego słowa znaczeniu. Tak, w każdym. Ale chodzi o to, że on pluje nam w twarz w ten sposób, że spodziewałbyś się, że o, tutaj mamy odrobinę niższy budżet niż zakładaliśmy. Mamy potwora, którego nie do końca możemy wykonać tak, jakbyśmy chcieli. Przez co wygląda jak, nie wiem, wkurzony chomik na sterydach. I nie. Oj, tam wkurzony chomik. Chomik, uważam, goro, że... goryl, cokolwiek. Goro albo goryl. No. Ale patrzcie, jakie ładne ma tutaj, widać ten nosek taki spory. Mi się to podoba, ten nosek taki. Nawciągał się tej złej kokainy. Albo nawciągał się nie, kobiet, ale to potem zrozumiemy nie, dlaczego. On się nawciągał czarnoziemów irlandzkich i po prostu taki chłopak wyrósł. Co nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy masz kilka niedociągnięć, które mogą wynikać z niższego budżetu, zazwyczaj w naturalny sposób, to jest w ogóle, zostań na to tym jest fallus. Screenie. Ja właśnie zostawiam fallusa. To jest ten monolit. I do tej sceny chcę się odwołać, bo pan Rowhead Rex, ten bydlak, wyskakuje w najjaśniejszym punkcie filmu i to nie jest metafora i odwołanie. Po prostu serio, jest po prostu dzień i gość wyskakuje i widzimy go w całej okazałości. Od stóp do głów dosłownie wyskakuje, robi taki hop w stronę kamery i mamy. Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Jak pojawiały się potwory w Power Rangers. Tak, jak najbardziej. Jestem ten, jest, bo oczywiście, że tutaj mamy, bo scena jest tak zbudowana, no wiadomo, jesteśmy biedni, więc oni nie zakopali go do tej sceny, ani nie, nawet nie poświęcili czasu, żeby wykopać dół i zrobić ujęcie, że on tam wychodzi. Nie, nie, nie. Mamy kawalątek ziemi tak podkopanej, coś tam widzimy nagle rękę jakby się ruszającą, chociaż nie wiemy, to równie dobrze tam mógł ktoś po prostu kijem szturchać i nagle ujęcie jest całkiem cięcie, wyraźnie inny kawałek pola, haha, i nagle ktoś jakby podskocz i my klikniemy akcja, podskocz, akcja. Operator klepie w plecy i skacz teraz, tak, teraz. Dokładnie. I on wskakuje dokładnie w kadr i brakuje tylko śmiechu Rity i ha, 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 rośnij potworze. No jest. Ale duży, jest duży. On jest duży, choć według pierwowzoru większy być powinien. Ale może zacznijmy od początku. Dawno, dawno temu. Bo tu jest sporo rzeczy do omówienia. Film zaczyna się od najjaśniejszego punktu, teraz już dosłownie, jeśli chodzi o ten film, czyli od wzorowania irlandzkiej prowincji. I to mi się oj, autentycznie tak podobało. Podobało mi się to, w jaki sposób te wszystkie budynki tam, zdaje się, że gotyckie, chyba tak. Ja się jeden nie znam. Gotycki tam jest budynek. No w każdym razie... Nawet no, nie gotycki, te... bo to jest protestant... Nie, to jest chyba protestancki kościół w ogóle, ja źle powiedziałem, okay, to jest katolicki. Bo to jest w ogóle też źle pokazane, ponieważ protestanckie kościoły raczej nie będą miały takich witraży, bo one są dosyć... Więc to nie do końca jest... Więc to chyba jest katolicki jednak. To chyba jest katolicki. O, widzisz, więc to może być gotyckie. Bo jednak katolicy, okej. Okay. Okej, okay. W takim razie dobra, mamy kościół... przepięknie ukazany. Mamy do tego jeszcze pokazany przepięknie po prostu tę wieś. Mamy do tego prześliczne, po prostu właściwie jak patrzymy na to,
to przez tę taką obrzydliwą VHS-ową otoczkę przebija się klimat tej mokrej Irlandii, przynajmniej mi się tak to skojarzyło. I pomyślałem, wow, to napawa optymizmem. Za chwilę coś się ciekawego wydarzy. I mamy cyk, wchodzimy na ujęcie, w którym już zobaczyliśmy... Mamy Alleluja. Tak, mamy Alleluja. Mamy Alleluja. Bardzo intensywne i niepokojące śpiewanie pieśni chrześcijańskich, katolickich, jakkolwiek. I to napawa optymizmem, dopóki nie przechodzimy na rolę. Ale czekaj, właśnie, bo tutaj, swoją drogą, ta pierwsza scena, ona jest naprawdę dobrze nakręcona nawet, bo gdyby to miał być początek tego filmu, który byłby lepszy, no to dostajemy ujęcie, bo ujęcie jest takie, że kamera idzie przez, najpierw mamy ten witraż w kościele katolickim, gdzie na dole mamy naszego Rowheada, który jest pod wielkim tym fallusem, którego pięknie teraz widzicie. Inna sprawa, że jeżeli nie widzieliśmy okładki filmu, bądź plakatów, to nie wiemy, co to za demon spoczywa gdzieś tam na tych witrażach, tak. Więc jest jakiś element suspensu. Inna sprawa, że jakby jego ryj wylewa się z każdego możliwego plakatu, więc... No, sprzedawali jak mogli, ale właśnie i mamy to ujęcie, ten witraż, i z witraża widzimy, że światło z zewnątrz wpada i normalnie powinno być białe, ale z oczu tego potwora idzie czerwone, ono najeżdża praktycznie na księdza, który jest bardzo niepokojący, potem kamera dopiero idzie na te nasze dziwne kobiety, które też niby śpiewają Alleluję, jedna baba trochę cichnie, więc ten nasz ksiądz tak jakąś minę robi, jedna coś tam robi i to się wszystko jest takie właśnie dziwaczne. I w tym momencie wyskakuje nam ten potwór na roli, nagle wracamy do kościoła, kogoś parzą ręce, nagle wszystko nie ma sensu i jest takie what the hell, sam początek będzie tu jest jakiś związek pomiędzy kościołem a tym potworem i teoretycznie chyba tak, ale nie, bo no ten właśnie. Potwór rusza się schować w szopie, to jest w ogóle przepiękne, że pierwszą rzecz, którą widzimy, w sensie widzimy, on wyskakuje, zabija ziomka, biednego irlandzkiego rolnika, on szukał pewnie ziemniaków i ciągle mówił z irlandzkim akcentem i od razu nie żyje, swoją drogą, nie żyje, ale mamy potem ujęcie takie fajne, że do niego wracamy. Ten nasz Rowhead, który miał być mordercą, straszny, zły, on go chyba uderzył, tak jakoś tak, bo żadnej krwi prawie nie ma na nim. On tak se leży z otwartymi oczami i przychodzą koronerzy i tak dalej, a on se leży. To jest pradawne zło, stary. Wiesz, że on tam musiał leżeć, on nie wie, jak się zabija, on się musi rozciągnąć, on się musi przyzwyczaić do nowej... Wiesz, jak się powietrze zmieniło przez te tysiące lat? Jakby spadasz z formą. No i ewidentnie Rowhead spadł z formą do tego stopnia, że przez cały film będziemy obserwować mocniejsze plaskacze, ewentualne draśnięcia pazurami i... trening żuchwy, bo on tylko rozdziawia tę swoją uzębioną paszczę, ale no nie widzimy, jak kogoś by rozrywał. Czasem go polewają krwią, żeby... Właśnie, polewają go krwią, tak jakby rozrywał, więc... Więc jakby jeden element jest, gor w domyśle. Jeżeli ktoś ma bardzo dobrą wyobraźnię, to można sobie dopisać, co on tam robił, ale fakt, mamy niepokojące sceny w kościele. Tu jest jakaś taka... w domyśle ponownie, napięcie pomiędzy wiernymi, pomiędzy tymi kobietami w kościele. Tutaj ginie rolnik i co robi potwór? Pędź do szopy, chowaj się w tej szopie, pal licho, co się działo w oryginale, że tam konie były rozrywane. Nie, koleś po prostu wielki, obrzydliwy goryl będzie siedział w szopie i dzisiaj będę czekał na kolejnych irlandzkich rolników ich jeść. No. Be very, very quiet. I'm hating Irishman. Naprawdę brakuje mu tej czapki Elmera Fada. To jest piękne. I właśnie w sensie ten film jest tak bardzo nieudolny prawie w każdej scenie, którą ci daje po kolei, że właściwie ten początek jest bardzo mylący. Bo początek faktycznie daje ci pewne napięcie. Szczególnie, że zrobili ten witraż. I ten witraż jest, okej, jest bardzo kampowy, ale ja go kupuję. Ja kupuję to, że oni kręcą to wszystko, jest kręcone naprawdę w Irlandii, naprawdę, czy też w Szkocji to chyba było kręcone, nie w Irlandii, ale nie pamiętam w tym momencie. Możemy to poznać po tym, że kierownica jest nie po tej stronie, co trzeba. Tak, tak, między innymi. Ewentualnie mogli jeszcze w Australii albo w Japonii. No tak, ale to widać po to i w RPA jeszcze. Mhm.
albo którymś jakimś tam afrykańskim państwie, ale widać te wszystkie budynki, to jest tak jakby po prostu wynajęli budynki na wsi i to sprawia faktycznie poczucie takiego realizmu. Wszyscy aktorzy, którzy nie są specjalnie znani, nawet te drugoplanowe i tak dalej, ale oni grali gdzieś tam w serialach irlandzkich i tak dalej, więc to nie są amatorzy, na to stać ich było w miarę, oni są bardzo realistyczni i to jest dobrze zagrane role. Więc to wszystko buduje ci takie, tyle że z każdą kolejną sceną mówisz tak, nie. I twoje nastawienie musi się zmienić, bo inaczej będziesz cierpiał. Albo od razu przyjmujesz, śmieję się z tego, jak bardzo oni nie potrafią zrobić cokolwiek, albo będziesz płakał, po prostu będziesz płakał przez cały film. Zapomnieliśmy też powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Podczas gdy dzieją się takie szatańskie rzeczy w tym kościele, podczas gdy potwory szopy. Szopę. Oblegają szopę biednego irlandzkiego rolnika, czy też rodziny irlandzkiej, przybywa Amerykanin wraz z rodziną. Przybywa ze swoim synem i ze swoją żoną. Żeby robić zdjęcia na cmentarzu. I z córką. I z córką. Tak. Tylko córka jest mniej istotna w całym tym filmie. No ale. Oczywiście do syna jeszcze przejdziemy, bo ten syn ma dwie role w tym filmie. Pierwsza rola już jest pokazana na samym początku i autentycznie mi się to podobało przez to, jak bardzo to nie pasowało do tych postaci, bo rozmowa ojca i syna to jest dwóch kozaków, ziomków, przebijających się po prostu w żarcikach. Ej, stary, powiedz mamie, że będę za 10 minut, ale mama jest na ciebie zła. No to powiedz, że będę za 5. Dobra robota, stary. I ten dzieciak jest zdecydowanie napisany niewspółmiernie do swojego wieku. Ojciec widać, że tutaj cieszy się 100 razy bardziej niż ktokolwiek z tej rodziny, bo hej, on przyjechał do roboty. On ma zrobić dokumentację do książki, on ma porobić zdjęcia, ma sprawdzić preromańskie bóstwa, ma wszystko tutaj zrobić, no tylko ta cholerna rodzina, no nikt mu nie pozwala, jeszcze księża go nie lubią, więc napromieniowany laserami z witraży ksiądz, no gość ma naprawdę kiepski urlop w tej Irlandii i będzie tylko gorzej. To nie jest urlop, pamiętaj, to jest praca. No, przepraszam, ja już myślę jak ta jego żona. No, nie. Żona ma urlop, żona może się malować i mamy, że ona się maluje. To jest cudowne, bo jest jedna taka malutka scena, kolejna, nieudana, że on wraca wieczorem, to jest chyba wieczór albo noc. Ona siedzi przed lusterkiem i maluje usta. Oni już nie wychodzą z domu. Ona siedzi, maluje usta i on przychodzi i całuje się z nią. W sensie, całuje to cudowne jest... cięcie. Nie całuje, właśnie, bo to jest jeszcze ten moment, kiedy się nie całują, ale cięcie jest zrobione w momencie, w którym on robi tak. Gdzie już widzisz, zaraz ten jęzor wyjdzie tak bardzo. Ale czekaj, bo jeszcze jedna scena jest, jeszcze jeden dialog jest z tym dzieciakiem, ponieważ nasz ojciec mówiący do swojego dziecka, który jest napisany jak dorosły, mówi, synku, jak możesz tu się nie bawić? Przecież to cmentarz. Kurwa mać. I chodzi i robi zdjęcia na grobkom, co jest takie... Tak bardzo cudownie zabawne, że on... Ole, o Jezu, patrz, obok, drugi na grobę, trzeci... Kurwa, kto by się spodziewał na cmentarzu? Ja jestem prawie pewien, że to wyglądało w ten sposób, że oni tam przyjechali. W scenariuszu było napisane, robi fotodokumentację okolicy wokół kościoła. Oni zajeżdżają, patrzą, no dobra, jest cmentarz. Super, jest cmentarz. A potem zobaczyli, jak wygląda ten cmentarz. Jest tak, stary, no musisz coś z tym zrobić. Musisz. I on, dobra, no to będę fotografował nagrobki. No, także na pewno ma dokumentację nazwisk osób zmarłych w Zdil, chyba tak się nazywa ta wieś? Nie pamiętam, niestety. Chyba jakoś tak. Ale lecimy dalej z naszym roadheadem, zanim w ogóle przejdziemy jeszcze, bo na pewno będziemy narzekać na to, dlaczego ten film jest taki nieudany, ale próbujemy teraz zrozumieć. Dostaliśmy księdza, dostaliśmy zabójstwo pierwsze, zobaczyliśmy coś demonicznego, on się schował w szopie. W szafie też mógłby się schować. Prawda? No był taki troszeczkę jak Jason w Halloweenie którymś tam. Chyba w tym najnowszym? Jason w Halloweenie. Boże! Michael, spokojnie. I
i suby spadają tak, o ty dyletancie. Nie, spoko, to wszystko wina Rowheada, bo to prawda. Bo jeszcze się nie wyżyliśmy na tym filmie. No, to prawda. I właśnie mamy to, on jest w tej szopie, czeka na złego pana Irlandczyka, żeby go zabić. Swoją drogą, on potem chodzi z tym Irlandczykiem po całym, całej Irlandii. Chodzi z nim i chodzi, ciągnie go za nogę zabitego, ale zabił go, no wiadomo. Więc wpada nagle do pomieszczenia, gdzie jest żona pana Irlandczyka. Wpada do kuchni, żona ucieka, a on patrzy, kuchnia. Co? Zabić? Zniszczyć kuchnię. O! I no, ta jedna wielka łapa, fu po stole, fu po drugim. I mamy piękne ujęcie, jak makaron spaghetti spada na ziemię. To jest tak pieczołowicie przygotowane. Ja się mocno zastanawiam, gdzie tam jest ręka operatora, który pomyślał, wiesz co, wywal ten stół i krzesło. Nie hamuj się, stary. Wywróć też krzesło. A potem z tą kamerą pędzi i no to teraz zrobimy detal makaronu spaghetti. To jest jakby pradawne zło, które, wiesz, wpadło ci rozwalić kuchnię. Critters, mocno. Pamiętajcie, critters. Teoretycznie, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, nie czytaliście albo nie widzieliście komiksu i tak dalej, to wciąż nie kumacie, jaka jest motywacja tego potwora, kim on jest i tak dalej. Po prostu wyskoczyło coś z ziemi. My wam nie powiemy do samego końca. Tak, coś wyskoczyło z ziemi, na razie zabiło nieudanym ciosem jednego pana, drugiego pana zabiło i go ciąga za nogę, leżącego, tak jakby, wiecie, jaskiniowiec ciągnie za włosy kobietę i teraz on goni tą kobietę. Oczywiście, najpierw robi typowy horror. Robił ogromny hałas, krzyczał, wrzeszczał, niszczył, nagle... Skrada się, rozbija ręką drzwi, wpada na kobietę, patrzy, ona ma brzuch. On dotyka tego brzucha i ucieka. I ty jako widz mówisz tak... że co, on przekazał ręką tam swoje dziecko? Czy on po prostu nie zabija ciężarnych, bo on ma zasady? Nie wiem, czy to jest jakiś, wiesz, Robert De Niro z The Heat, że on ma zasady i tak dalej, nie czy wiesz. Czy scenarzysta pisał scenariusz grając w Story Cubes i jakimś cudem mu się udało to połączyć? No nie, ale do tego oczywiście dojdziemy. Bo no teraz przechodzimy do elementu całowania chyba, tak dość mocniej, widzisz, nie? Ten? Przepraszam, widzisz, chciałem powiedzieć, że mój pies bardzo chciał się pojawić i teraz jest jego dupa. A widzę dupa psa, no. Już mój kot był, to teraz mój pies też jest tak grzeczny pies. Mój pies pewnie chce wyjść na ostatni spacer. Nie mówię głośno, bo usłyszy i się zacznie podniecać. Tak, no, masz rację, no. Przechodzimy do całowania się, ponieważ... O tym też będziemy mówić, o tym, że ten film ma być właśnie niepokojąco erotyczny i jedna z rzeczy, którą wyraźnie im się udało i to był na 100% reżyser powiedział, macie się całować tak jak kuwa na imprezie, na której się nachlaliście, jęzor wkładacie, idzie, spotyka się z żoną, żona, jakaś mała parka w takim parku, parka w parku, przyczyn kempingowy. To nie jest miłe oglądanie, to nie jest przyjemne dla widza. Wyobraźcie sobie całowanie w stylu gastroskopii i to takiej bardzo inwazyjnej i tak właśnie całują się wszyscy aktorzy. Tam nie ma mowy o jakimś takim, o tutaj żonę cmoknął albo o pocałowali się jakoś namiętnie. Nie, to jest po prostu badanie migdałków, to jest sprawdzenie jak tam sobie radzi przewód pokarmowy. Trzeba zerknąć tak z miłością. I ona też mówi, o, nie całowałeś mnie tak nigdy. No kurwa, bo się ludzie tak nie całują. Może dlatego. Znowu, to może być argument, że reżyser próbował nam powiedzieć, że w momencie, w którym Rowhead się odrodził, on ma taki wpływ na miasto i na ludzi, że oni przedtem tacy nie byli, ale Rowhead wyskoczył i oni nagle wszyscy chcą się ruchać. Ja jakbym go zobaczył, to powiem ci szczerze, że podejrzewam, że też bym chciał, dlatego żeby to była ostatnia rzecz, jaką robię w życiu, przed tym jak dostanę z liścia od niego i gdzieś poza kadrem umrę. Ewentualnie zwiedzę całą Irlandię ciągnięty za nogę. Słuchaj, ja mam inną wymówkę, bo prawdopodobnie gdyby on mnie zaatakował, ja bym szybciutko pokazał mu brzuch, on tak, jesteś w ciąży, ja tak, haha, nie możesz mnie zabić, wiesz. I on wtedy, wiesz, te swoje mroczne bioprądy wysyła i tak dalej. Kto wie na tym etapie, co on właściwie chciał zrobić? Tak, no my nie wiemy, my nie na wiemy. Pewno dobrze, nie no to już wiemy. Więc mamy już wszystkich napalonych w Irlandii, mamy już właśnie to, że zabił. I teraz właśnie kolejny, żeby to było jakieś logiczne. On zostawił kobietę i idzie se dalej po Irlandii,
ciągnąc za nogę faceta, którego zabił i se idzie. I na. My tego nie widzimy, w sensie my wam opowiadamy rzeczy, które są w tym filmie, ale których nie ma w tym filmie. I on nagle trafia na ten park przyczep kempingowych. Caravan Park. Caravan Park, taki, gdzie brat Pitt się mógł chować. I najpierw dopiero, i tam myśli sobie, o, tutaj przy tym parku to ja se zrobię tutaj predatora. I powieszę za nogi tego ziomeczka i będę go zjadał. Machając ręką w brzuch, taką dłonią, bo to jest jedna z pięknych rzeczy. Widzicie tutaj troszeczkę tylko tych naszych pięknych, tego pięknego potwora, tu oczka widzicie i tak dalej. Dla słuchaczy postaram się go może opisać. Opisz go, a ja potem opowiem, jaką powstawał. Rawhead Rex. I teraz tak, żebym kompletnie się nie pomylił. Wyobraźcie sobie coś postury goryla, do tego mającego naramienniki, a fryzurę na taki ananas, wielką paszczę z żółtymi zębami, laserowe oczy, nos właściwie też goryla, jest cały czas humanoidalne, ma chyba buty, jeżeli się nie mylę. Jakiegoś powodu goła klata, ludzkie ręce, tylko dłuższe pazury, no i jest w domyśle całkiem wysoki. To jest Rawhead. Tak. To jest pradawne zło, które wykopali gdzieś w Irlandii. O tym, jak on miał wyglądać, o tym jeszcze opowiemy, ale to jest ten Rawhead, którego mieli zrobić w 4 tygodnie specjaliści od efektów specjalnych, który w dodatku jest takim wielgachnym strojem, który ponoć był jakiś tak jednoczęściowy, że się zakładało całość do karku i maskę na górę. Maska, która jest niestety także animatroniczna, zatem ona jest większa, więc to tak jak patrzysz na niego, no to widzisz teoretycznie w miarę ludzkie proporcje, ale ten łeb jest za duży i do przodu, i do tyłu i tak dalej, bo tam w środku są jakieś druciki, ponieważ on jest sterowany nie przez tego faceta w środku, tylko przez innego człowieka, ma jakieś właśnie lampki w oczach, bo tam to trzeba było wszystko zamontować. Więc efekt jest troszeczkę taki, że na przykład, gdy on musi machnąć gdzieś ręką, no to on macha tą ręką, ale prawdopodobnie ze względu na to, że to jest silikon i plastik, nie możemy pokazać dotknięcia z ciałem, bo on by połamał ten plastik. Więc jest ujęcie machnięcia, potem ujęcie, o Jezu, jakie zrobiłem szkody. I tam w tym naszym parku jest najlepsze moje, jedno z najsłodszych ujęć, ponieważ próbujemy pokazać, tak jak w wielu filmach o potworach, że ten potwór na przykład podnosi zabawkę dziecka albo coś tam. Frankenstein to miał, więc teoretycznie miał tą scenę. Więc teoretycznie to jest bardzo ważne, kultowa. Tyle, że nasz Rawhead nie jest w stanie, ta jego plastikowa ręka, zacisnąć pięści. Więc mamy ujęcie zabawki i nagle mamy ujęcie, ta zabawka upada i się rozpada, bo nie możemy pokazać, że on ją coś zrobił, ani że ją zdeptał, bo ma też te nogi jego wyglądają, jakby były otoczone 15 materiałami jakimiś, szmatami mokrymi. I to jest tak cudownie urocze w tym, jak bardzo nieudane to jest, ja nawet widzę, fajnie, że próbujesz nawiązać do Frankensteina. Ale nie powiedzieliśmy tutaj o ważnej scenie, skąd się ta zabawka wzięła, bo oto mamy kolejne ujęcie, gdzie ludzie wysysają sobie wnętrzności, zwane również całowaniem się. Jest to młoda parka, a obok nich siedzi dzieciak oglądający coś w telewizji, bawiący się żołnierzykami, do tego jeszcze gdzieś tam ma jakieś roboty i tak dalej. I on się po prostu na nich gapi. Jest takim największym bucem na zasadzie, no jak tam wam idzie? No, jak tam? Wypraszam tam? Sobie, ja oczywiście trzymam jego stronę. Mówi, ale... Ja trzymam jego stronę. Jeżeli jestem dzieciakiem, a mam opiekunkę, bo jedno z tych to jest chyba opiekun albo opiekunka, albo starsza siostra, jakoś tak. I jesteśmy w jednym pomieszczeniu, no to kurwa mać, nie lisz się przy mnie. Bądź no taka tak, miła, oczywiście, że wyjdź tak. Do kuchni chociaż. Oczywiście, że tak. O ile macie kuchnię, bo to jest jednak wóz kempingowy, który wygląda jakby był, nie wiem, mieszkanie, studio, apartament. Co nie zmienia faktu, że jakby sam absurd tej sceny, gdzie właśnie oni za chwilę po prostu zedrą z siebie ciuchy, a przynajmniej tak by zrobili, gdyby nie to, jak wygląda ten film, a on sobie siedzi... No tak. Ale jest dla mnie takim cudownym gnojkiem, bo on, jak oni się nie chcą przestać lizać i ten facet po prostu w pewnym momencie się zamieni w jaszczura ze Spidermana, bo ten język jest coraz dłuższy, to on zaczyna coraz głośniej się bawić tymi zabawkami. Piu, piu, piu!
telewizor podgłaśnia, włącza ten, tą zabawkę i traci tą zabawkę właśnie dlatego, bo, ten, bo oni mówią, no dobra, to my wychodzimy się migdalić gdzie indziej. Ale ja w tym momencie zauważyłem to, co jest dla mnie najważniejsze, wyłapałem dwie rzeczy. Po pierwsze, te zabawki plastikowe, zielone żołnierzyki z taką podstawką miałem, bawiłem się nimi jak głupi, ustawiałem armię, ustawiałem walkę i chłopak to też, ma magazyn. To było zawsze tanie. Tak, to było, mogłeś kupić je tam chyba za 2 złote i potem mogłeś je też palić i one się dziwnie palić. To jest inna dyskusja. No ja za młodu różne rzeczy robiłem z zabawkami. Powiem ci, że Sid z Toy Story by ci przebił piątkę. Miałem Andy kumpla piromana, który zapraszał na to, miał takie, taką piwnicę, to było dziwnie, to było jakoś specjalnie zbudowane, że to nie było pod domem, tylko obok, tak jakby podjazd, bo tam nic nie było i to było po prostu, się schodziło po schodach i nagle byłeś w podziemiu i tam on palił różne rzeczy. I zapraszał nas, na przykład brał jakąś zabawkę, jakiś samochodzik i paliliśmy i patrzyliśmy po tym, jak to się zmieni i tak dalej. Dziwne rzeczy robi człowiek jako dzieciak. Bez internetu, bez różnych właśnie takich. Miałem mówić, że dobrze, że przyszedł YouTube. Dobrze, że mamy czym zająć ludzi teraz. Hej, chodziliśmy do podziemi patrzeć, jak kumpel coś pali. Ale to było fascynujące, że obserwowałeś. Ja pamiętam, miałem jednego na przykład żołnierzyka jakiegoś. Jasne, destrukcja jest super fascynująca. Tak. I coraz bardziej tego żołnierzyka przypalałem w różnych miejscach i opisywałem jakby jego ciąg dalszy przygód, że wygrał jedną walkę, potem przegrał, potem stał się już, wiesz, że umarł i wrócił ze zmarłych i tak dalej. Wiesz, on miał całą sagę swoją, więc wiesz, no... To jest narracja emergentna. Więc wypraszam sobie, nie jestem chory psychicznie. Jeszcze, póki nie jeszcze, pokażesz papierów, że nie jesteś, i tak ci nie uwierzę. Kurna, no masz rację. Co nie ale zauważyłem faktu, na biureczku, zauważyłem jeszcze zeszyt z napisem GoBots, przepraszam, czyli animacja i zabawki GoBoty to były transformery, tylko inne. One były takie bardziej, one były mniejsze, one były łatwiejsze do transformacji. Polecam, obczajcie sobie, co to są GoBoty, bo to nawet chyba w niemieckich jakiś. Ja nie jestem przekonany, czy to nie było na Cartoon Network przez jakiś malutki momencik. Okej. Okay, popatrzcie, okay. Bo naprawdę poszukanie swoją drogą tych zabawek, które w Polsce były przez chwilę lat 90. Teraz będzie ciężko, ale dla kolekcjonerów to będzie niezła gratka. Ale chyba odeszliśmy od filmu. Troszeczkę, ale na spokojnie, bo teraz wybieramy się do lasu, gdzie nasza para się przenosi i mam wrażenie, że ta dziewczyna trochę nie chce się z nim całować, ale jednak chce, ale jednak nie chce. Tylko jak wszyscy wiemy, jest pewne prawidło filmów grozy, które mówi nam: jest energia seksualna, zbliża się akt, musi się zbliżać też przemoc. I w ten oto sposób przywołują Rowheada, który zaczyna swoją pozakadrową, krwawą szarżę. Ale bardzo ładnie ich goni, w sensie bardzo ładnie ich goni, bo nie widzimy w ogóle ani troszeczkę, że ich goni. Oczywiście widzimy typową kamerę, tak zwany POV shot, ale jest zabawne dosyć to, że widzimy tylko znowu, co robi Rowhead, bo Rowhead może machać rękoma, to jest jego główna supermoc. I widzimy jedno machnięcie ręką jego, jedno. I nie wiemy, co się stało, bo dziewczyna, mamy kamerę tak ujęcie, tak ucięte, że nie wiemy tutaj, że obok powinien być facet, a widzimy tylko kawałek, że tu jest tylko dziewczyna, więc domyślamy się, że jej facet jest tu obok. Ona dobiega do wszystkich, mówi: hej, hej, uciekłam, coś tam. I nagle my się nie spodziewamy. Obracamy się, ona podnosi rękę i trzyma dłoń swego chłopaka, ale tylko dłoń. I my tak nie spodziewaliśmy się. Szczerze mówiąc, to jest jedno z tych ujęć, gdzie naprawdę dało się to śmiesznie ugrać, gdyby to było zrobione ciut lepiej z punktu widzenia warsztatowego, bo od początku do końca widać, że ona tę rękę próbuje trzymać tak poza kadrem, tak bardzo, żebyśmy tylko myśleli, że hej, oni jednak rozłożyli ręce i będą sobie teraz tak sielankowo biec. Nie, moi drodzy, to widać od A do Z i myślisz, no nie, ona z dłonią biegnie, na bank z dłonią biegnie, nie? Przybiega, patrzą, dłoń! I w tym momencie widzowie przed telewizorami, czy te 20 lat temu w kinach, no kurwa dłoń, jakby wiemy, no, widzieliśmy to. No, ale mi się bardziej jeszcze podoba, jeszcze lepsza rzecz jest, ponieważ no, mamy to zakończenie, bo zabił kolejne osoby, policjanci, tam to jest irlandzki Columbo, jeździ ze swoim kumplem, ale nasz główny bohater, bo pamiętamy, że głównym bohaterem jest to amerykański naukowiec, mówi: to ja wracam do domu. Tak, to jest, ale powiem szczerze, że to byłaby najrozsądniejsza wymówka w tym momencie i film się tutaj urywa, nie? I tylko podczas napisów końcowych mamy: moi drodzy, tymczasem gorące wieści z Irlandii, zginęło kolejne 20 osób, nikt nie wie, o co chodzi, ale
każde zoo w pobliżu powinno sprawdzić, czy nie spieprzył im goryl. Nie byłoby, wiesz, i mi się podoba, gdyby ten film w ogóle w tym momencie poszedł, że on idzie za naszym naukowcem, lecą do Stanów, tam rozmawiają i w ogóle film całkowicie zapomina o Rockheadzie. Tak, 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 takie slices of life nagle, nie? W zasadzie, stary, nie uwierzysz, co ja robiłem w Irlandii. O człowieku, dobrze, że stamtąd pojechałeś. No jasne, Tom, świetna robota. Ale nie, i niestety, tutaj... zostajemy w Irlandii. Właśnie. Zostajemy w Irlandii, oni pięknie wracają sobie swoją drogą. Ja miałem skojarzenie. Po pierwsze, dzieciak, który jest dorosły, czyta komiks Secret Wars 2 z 86 roku, propsy, wydawany też w Anglii wtedy, ale po drugie mają auto, które przypomina mi strasznie Griswoldów, czyli Świąteczne wakacje w krzywym zwierciadle. I nagle muszą się zatrzymać, bo dziewczynka musi siku. I każdy fan horrorów mówi, aha! Gdzie coś jest się odwali. No właśnie. Coś nagle na wszyscy poza dzieciakiem biegną w krzaki praktycznie, bo dziewczynka krzyczy i myślisz sobie, został sam chłopak. Kto przeżyje? Na pewno Rambler, ten samochód. Ale nie, bo musi się pojawić Rowhead i Rowhead w swojej całej okazałości postanawia z tego samochodu wyrwać tego dzieciaka, tylko pojawia się kolejny problem natury technicznej, mianowicie ten kostium. I on zdecydowanie panu aktorowi, który się w środku znajdował, uniemożliwiał wykonanie takiej potężnej, potężnej akcji na zasadzie, o, bez problemu wyrywam dziecko kilkuletnie, patrzcie, jaki jestem potężny i przedwieczny. Nie, on tak się szarpie z tym dzieciakiem. On nawet nie jest w stanie go złapać praktycznie. To jest tak smutne. A uwaga, tu można było zrobić ładną, prostą rzecz. Pokazać ujęcie w środku. Mamy dzieciaka, który się broni i mamy rękę Rowheada, która jest coraz bliżej. Potem pokazać ujęcie z zewnątrz, jak on wyciąga nogę plastikową z krwią. I to byłoby... I ta krew pryska wszędzie. I mamy dzieciaka, który jest już nagle... Mamy szybę opryskaną krwią. Więc super, więc nie widzimy dzieciaka. Tanie to jest w cholerę. I... Widzimy siłę Rowheada. Nawet dałoby się przyszyć mu do ręki, bo coś czuję, że on by w dłoni nie utrzymał tego. Przyszyć mu to do dłoni, albo na super glue, ale to by wtedy zadziałało. Oczywiście nie działa to i nagle widzimy naszego ojca, który biegnie. Ojciec dobiega, nasz Rowhead znika. My nie wiemy, co się stało, bo znika dziecko, ale nie wiemy, że on to dziecko trzymał coś tam, tylko zakładamy. W ogóle ojciec zakłada, że dzieciak umarł, mimo tego, że my nie wiemy tego, bo przecież... Tak, on bardzo tego... szybko, po prostu, o wow, no fajnie, muszę zrobić nowe. Po prostu. No, to są... Znaczy, doceniam to. To jest bardzo irlandzkie z jego stylu, bo Irlandczycy przeżyli bardzo wiele i wiedzą, że to jest kraj... Ale on jest Amerykaninem. On nie nasiąkł jeszcze tą kulturą aż tak. Nie wierzę. Chyba, że on się ale po prostu oglądał Monty Pythona. Sekundę. I tam było Every Sperm is Sacred, pamiętasz? A, tak. No to no właśnie tak. On miał tą piosenkę i mówi, dobra, trzeba dalej, trzeba tą spermą napierdzielać. Albo Rowhead go tego nauczył, bo może Rowhead go czegoś nauczył. Być nie może, wiesz. No po prostu jak my nie widzieliśmy, co się działo, to Rowhead robił, wiesz, tajne komplety, nie? No właśnie, to by było widzisz. Zbyt piękne, to by był ciekawszy film. Ale tak. Zbliżamy się do końca powoli, w sensie, no właśnie. Więc niestety nasz Amerykanin musi wrócić i trzeba zapolować na Rowheada. Rowhead wraca do, jak się nazywa, do tego parku kampingowego. Nie wiadomo czemu przewraca wóz kampingowy, co miałoby sens, w kontekście komiksu i powieści, do tego jeszcze opowieści, no, ale na razie my tego nie rozumiemy, on wraca, przewraca, wyciąga kobietę, rozrywa jej koszulę, żeby były cycki młode, bardzo ładne młode cycki, szanujemy, ale nawet nie może pokazać, nawet on nic im nie robi, w sensie on wyciąga kobietę, rzuca nią o drzewo i mamy ujęcie na kobietę leżącą przy drzewie i cycki, tak, ale Rowhead jest hardkorem i Rowhead rusza coraz bliżej kościoła i wracamy do tego, co jest najważniejsze. To może... bo ty lubisz tego księdza. To znaczy tak. Pan ksiądz w tym magicznym kościele, gdzie jak się okazuje ołtarz potrafi nagrzać przedmioty tak do czerwoności, że one parzą ludzi, gdzie sam ołtarz potrafi po prostu parzyć, jest nasz demoniczny ksiądz, który z jakiegoś powodu demoniczny się stał, ale w tym wszystkim on chce być jeszcze bardziej demoniczny. On zrozumiał, że jego powołaniem nie jest noszenie koloratki, a przynajmniej nie białej, nie wygłaszanie homilii wygłaszanie homilii samego Rowheada. Trzeba zedrzeć tę koloratkę, trzeba rozedrzeć...
swój habit, nie wiem, czy to jest habit, cokolwiek, i oddać się w pełni. Ja po prostu chcę, żebyś ty to powiedział, bo... No dobrze, dobrze. Ale tutaj jest bardzo istotne, ponieważ nagle dostajemy troszeczkę wyjaśnienia, dlaczego Rowhead Rex, bo Rex, czyli król, dowiadujemy się od naszego księdza troszeczkę, że Rowhead jest Bogiem? Jest królem tych ziem? Jest władcą tych ziem? Czego my w ogóle wcześniej nie mieliśmy nic z tych rzeczy. Nie, nie, widzieliśmy tylko, że jest preromański, bo to ładnie, tak, ładnie zaakcentowali. I że macha ręką, to są dwie rzeczy, a nagle dowiadujemy się, że to jest jego, że on teraz przejmie znowu władzę, że on zakłada swój kościół i że on chce, i że on będzie chrzcił. Rowhead chrzcił, uwaga, ale jak chrzci? Mi się wydaje, że Mateusz świetnie pokreśliłeś... Tym bardziej, pokreśliłeś... że pamiętajmy, że koleś nie utrzyma chrzcielnicy w ręce, więc to może zrobić. I powiedziałeś bardzo mądrze, że on nie pozbywa się swojej koloratki, on zamienia jej kolor. To nie jest już biała, to jest żółta koloratka, ponieważ on rozrywa, odkrywa pierś i przyjmuje na siebie mnóstwo moczu od Rowheada w pięknym ujęciu. Mamy szerokie ujęcie, widzimy stojącego Rowheada, który nie może trzymać swojego pindola, row pindola, nie, on po powiedzmy. Prostu stoi na baczność. Stoi na baczność z tymi rękoma. I ten przyjmuje to i tak, yeah, i wrzeszczy ten ksiądz, i to jest, i obserwuje to inny ksiądz, więc powiem wam tak, znając skandale Kościoła katolickiego, oglądając to, to pomyślałem, czy to jest film dokumentalny, albo czy Rowhead jest małym chłopcem, to były dwa moje wyjaśnienia, że to tak naprawdę niby jest potwór, a tak naprawdę w środku jest mały chłopiec i to tłumaczy nam wszystko. Wow, ej, to jest to scena, dla której warto to obejrzeć. Co się stało z tym synem naszego Amerykanina? On to po jest... prostu, bo wiesz, bo to jest dwójka dzieciaków stojących sobie na ramionach w stroju Rowheada. Ej, i przypomnij sobie czwartą część Halloween, gdzie, czwartą albo szóstą, kurwa, gdzie Tommy Jarvis robi maski potworów. Co prawda dużo lepsze niż te, ale skoro może w Irlandii też istniał taki dzieciak, który robi maski potworów, zrobił to i tak naprawdę chciał się zemścić na rodzicach za to, że dali mu szlaban. I wymyślił to. To by było idealne. Ponownie to byłby ciekawszy film. No, to prawda, to byłby znacznie ciekawszy film. Ale znowu... nie, no jesteśmy jakby na etapie wielki potwór oszczał księdza. Ochrzcił go moczem. Ochrzcił urynoterapia przedwieczna. No tak. Ale najśmieszniejsze to jest, że on jest, on, że on, że dostajemy jeszcze jedną scenę, która jest w ogóle niewytłumaczona, że on nie musi chrzcić, on może po prostu spojrzeć na ciebie i ty jesteś rohedistą, bo on na naszego Kolombo w pewnym momencie patrzy, i Kolombo odchodzi, on też odchodzi, a potem Kolombo sabotuje wszystkich policjantów i robimy najdroższą scenę w filmie, gdzie tak. Wybuchają samochody. Bardzo dużo powiedziane. Tam jest rozlane kilka litrów tej benzyny, te opary się palą, to jest spektakularność. Tutaj poszedł budżet, pierwsze miejsce strój, drugie miejsce, może ktoś skoczyć na stację benzynową. Ale no. Nie, zapłacili jednemu kaskaderowi, żeby przeszedł przez ogień. I to na pewno, no tak. To widzimy. To są efekty, to są prawdziwe, on jest ubrany w jakieś te maski. Okej, szanuję, bo to jest dobry efekt. Ale musimy naszego Amerykanina wykorzystać. On musi znowu wrócić i szukać. I tutaj dostajemy dwie sceny, które są genialne. Jedna, najpierw musimy mieć konfrontację dobry ksiądz, zły ksiądz. I dobry ksiądz mówi, nie możesz wejść, to jest dom pana, boisz się domu pana. I nasz Rowhead nie wchodzi do kościoła, stoi i macha rękoma tradycyjnie i nagle ksiądz wyciąga krzyż i mamy ujęcie, mamy znowu cięcie i teoretycznie zgniatanie krzyża przez Rowheada, ale jak pamiętamy, on nie może zgnieść ręki, więc mamy inny krzyż już podmieniony i prawie zgniecioną rękę, żeby było widać, że on połamał, więc mamy tak, wygrałem. Wyobraźcie sobie, jak macie te takie żółte rękawice do mycia naczyń i one byłyby trochę na was za duże, jak je spróbujecie zamknąć, to one robią się tak karykaturalnie powyginane. To dodajcie do tego krzyżne i jakby jest uścisk Rowheada. No. No, on nie zrobiłby krzywdy muszę. On by muszy nie skrzywdził. No, ale wraca nasz amerykański bohater, który nagle myśli, coś tam jest na tym ołtarzu, który podgrzewa się i nie podgrzewa się, otwiera. I to jest jedno z najlepszych rzeczy, którą na pewno zatrudnili. Zatrudnili kogoś od czerwonego światła w tym filmie, którego jest mnóstwo wszędzie. Czerwone światło jest mistrzyństwo. Ja nie wiem, jak oni to zrobili. Dym i czerwone światło. To też jest, poszedł cały budżet. I nagle wyciąga kawałek kamienia, który wygląda jak gruba baba z Afryki. I ty musisz to tak... Co tu się dzieje? Zaraz.
Co mu to jest w irlandzkim kościele? Podsumujmy, co się wydarzyło. Goryl wyszedł z podziemi w Irlandii. Ksiądz został oszczany. Kilka osób dostało z liścia po ryju. Dziwnie się całują. On dotknął tę babę w ciąży, czy nie dotknął? Co on tam zrobił? No dobra, zobaczmy, jaki jest finał. Tak. Naprawdę, żadna z tych rzeczy do siebie nie pasuje nijak, fabularnie, treściowo, nic. I on bierze, ten nasz Amerykanin, podnosi tą figurę i idzie w stronę Rowheada, a Rowhead tak niby się boi, bo tam ta maska, której on nie może zamknąć pyska, to jest kolejna rzecz. On nie jest w stanie zamknąć więc... pyska. No. Całe haha, i nagle go łapą. I po raz kolejny robi super ciosa. I ty myślisz, czyli co, gruba baba z Afryki niepotrzebna? Ale nie, bo nagle przychodzi żona, które się nikt nie spodziewał kompletnie, która nie miała do tej pory więcej niż 4 linii tekstu może. I ona tak patrzy. Wielki goryl. Mąż leży. Afryka. Gruba baba. A to sobie podniosę ją. I nagle zaczyna nagle okazuje się, light że w show. Ten sposób odkrywasz sekretne moce. Po prostu znikąd pojawiają się tanie efekty lat 80., 90. Latają niebieskie pioruny, w ogóle otulają tego goryla. Ona trzyma cały czas niestrudzenie tę grubą babę, jak już ustaliliśmy, w górze. Łapy jej nie więdną, nie bolą jej. Nic. Jeszcze pojawia się magiczny awatar tej kobiety. Ja nawet nie jestem do końca pewien, czy to jest ta sama kobieta, tylko w innym stroju. Chyba nie. To jest jakaś kobieta w zwiewnych szatach. Rowhead, powiedz, co jest. I Rowhead... No bo Rowheada to boli. Tak, Rowheada to boli. To dostaje takimi niebieskimi promieniami światła. Idzie sobie niby i nagle wpada do jakiegoś wielkiej dziury, która powstała. Nagle zostaje przygnieciony kamieniami i czymś tam jeszcze. I ta figurka tej baby afrykańskiej spada koło niego. Nie wiadomo po co czy dlaczego. Wszystko go przygrywa ziemią. I mamy happy end. Znaczy, no nie do końca. Ha, ha, ha. No. Ale... I ty jako widz pytasz się. Co tu się kurwa odjebało? I to nie w tym sensie pozytywnym, tylko w tym sensie... Co ja obejrzałem? Wszystkie te rzeczy, które w tym momencie podsumowaliśmy, to autentycznie jest wszystko, co my wiemy na tym etapie. I nie uwzględniamy tutaj ewentualnych domysłów. Już kompletnie nie uwzględnialiśmy tego, że ktoś może znać pierwowzór. Kompletnie nie. I ja ze swojej strony dopiero skojarzyłem, o co temu filmowi może chodzić w momencie, kiedy pojawiła się ta, cytuję, gruba baba z Afryki, bo sobie pomyślałem, hej, to musi być w jakiś sposób bożek płodności. Zaraz, to może o to chodzić. Potem oczywiście mądry Mateusz sobie przypomniał, że zna to opowiadanie i zna ten komiks, bo nie szło poznać, co tutaj odwalili. Bo materiał źródłowy stoi tutaj, a 95 pięter niżej znajduje się ten film i ja się nie dziwię, że Cliff Barker się wkurzył, bo było o co. Ale mi się bardzo podoba, bo ja miałem inne tłumaczenie niż ty. Ja sobie tłumaczyłem tak, zobaczyłem grubą babę z Afryki i myślę sobie, czyli nasza żona też jest w ciąży, bo inaczej ona by go nie zabiła i tylko ciąża go zabija. Bo nie wiedziałem, jak to inaczej połączyć, bo czemu zwykła kobieta ma zabić, skoro on zabijał kobiety? Na tej zasadzie, bo niby nie dostajemy... Nie wycinajcie tej wypowiedzi z kontekstu, żyjemy w Polsce, to może być problematyczne. No, to prawda. Ale teoretycznie mamy jedną linijkę tekstu, gdzie nasz amerykański naukowiec mówi, że to oczywiste, tylko kobieta może go zabić. A ja tak, to wcale nie jest oczywiste, chłopie. Stary, powiedz, o czym myślałeś przez cały film, bo ja kompletnie nie. No... I tak właśnie prezentuje się ten film. Zauważcie, my wam opisaliśmy prawie każdą scenę, która jest ważna, każdą ekspozycję, każde ujęcie naszego Rowheada, wszystko, co jest najważniejsze. I dokładnie taki jest odbiór tej sceny, bo nie ma innej możliwości. Tyle, że ten film, o czym Mateusz też zaraz będziesz też mówił, to jest na podstawie naprawdę ciekawej opowieści. Opowieść oryginalna jest fascynująca, jest na tyle fascynująca, że gdy próbujesz nawet ten film zrozumieć w tej perspektywie, to zauważasz takie nuteczki potencjału. Ale zanim do tego sekundeczkę, są dwie rzeczy, o których nie wspomnieliśmy, które chcę wspomnieć. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o budżet tego filmu. Budżet chciał zatrudnić Petera Mayhew
czyli aktora, który grał Czubakę, aktora dużą literą powiedzmy, żeby zagrał naszego Rohena, i Peter Mayhew był wtedy za drogi, żeby zagrać w tym filmie. To wam dużo powinno powiedzieć. A po drugie, gdy mamy ten show efektów specjalnych na końcu, to ja zwróciłem uwagę na dźwięki i nawet specjalnie sobie powtórzyłem, niektóre dźwięki z tego show to są dźwięki z Gwiezdnych Wojen, laserów. Podczas wojny jakiejś tam, tak, posłuchaj sobie jeszcze raz. To są po prostu stokowe dźwięki, które wykorzystano, bo wiadomo, bo stokowe dźwięki, i to jest, mamy pioruny i lasery jednocześnie, i te lasery się łączą. Zatem to była moja ulubiona praktycznie rzecz. A teraz przejdźmy do opowieści. O czym jest ta opowieść Clive'a Barkera, że tak narzekasz? Ja w ogóle... Bo teraz bawiliśmy się naprawdę świetnie, po prostu podśmiechując się z całego tego filmu, ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy do mnie dotarło, co straciliśmy i przy czym mogliśmy się bawić, to zrobiło mi się autentycznie smutno, bo historia króla trupiogłowego to tak naprawdę historia tego, jak jeden stwór emanuje wszystkim, co najbardziej plugawe w mężczyznach, całego tego pociągu seksualnego, całego tego erotyzmu, takiej nieskrępowanej niczym seksualności, która wylewa się praktycznie na Irlandię i terroryzuje ją. Faktycznie opowiadanie czy komiks przedstawiają tego Rowheada jako taką zmorę, wręcz erotyczny awatar, który snuje się i morduje. Po prostu on nie rozumie tego, gdzie się przebudził. Częściowo nie chce tego zrozumieć, ale chce to zniszczyć. Chce jakby to splugawić sobą. I ta moc tam gdzieś jest głęboko. I to jest o tyle cudowne, że ten film w wielu momentach, mam wrażenie, że włączył sobie hamulce, przez co bardzo dużo stracił. Komiks czy opowiadanie otwiera się od tego, że faktycznie w kościele coś się dzieje i w tym kościele dzieje się coś na tyle niepokojącego, jak ksiądz, który nie rozumie, dlaczego dostał wzwodu podczas mszy. I to już jest takie okej, jest dziwnie. Rowhead w tej szopie tak naprawdę nie kitra się po prostu, tylko on tam zabija konia, gdzie oczywiście koń też jest bardzo symboliczny, jeśli o to wszystko chodzi. Jakby opisy z perspektywy Rowheada, gdzie on brzydzi się kobietami, które miesiączkują, że to jest dla niego naturalna blokada i do tego jeszcze sam wygląd. I to jest chyba jedna z tych rzeczy, które mnie najbardziej dobiły, bo według opisów pierwowzoru Rowhead powinien być równie faliczny, co ten monolit. To znaczy być taki pociągły, być właściwie... Naprawdę włączyłeś ten monolit? Powinien być takim strachunem, tylko że skąd nazwa Rowhead? On miał przypominać głową czubek penisa. Miał być czubek po prostu penisa plus takim... zęby praktycznie. To właściwie tylko tak to miało być. On został opisany tam jako księżyc przepołowiony po prostu rzędem zębów. I komiks to bardzo niepokojąco sprzedaje, więc jeżeli macie szansę przeczytać, to bardzo polecam. I on jest fajnie poprowadzony. Za długi on nie jest, ale samo opowiadanie też nie jest Bóg wie jak długie. Co nie zmienia faktu, że różnica w tym, jak on został opisany i jak niepokojący jest w samym tym byciu falicznym obiektem mordu kontra Goryl Goro, o jak to boli. I ta nieporadność wylewa się z tego filmu, mam wrażenie. I nie tylko jeśli chodzi o adaptowanie. To przede wszystkim też, uwaga, będzie tutaj w pewnym sensie żart słowny, albo gra słów, przede wszystkim temu filmowi brakuje jaj, parum pum, trz. Mimo tego, że głównym bohaterem jest penis, prum, pum, trz. Ponieważ jeżeli sam temat tego seksualno, nieskrępowana seksualność w Irlandii, która jest bardzo skostniała seksualnie, gdzie głównym przeciwnikiem jest płodność kobiety,
i głównym złem niejako, z którą walczymy. To jest tak pięknie, jeżeli chodzi o folklor europejski i taki strach przed miesiączkującą kobietą, to jest coś, co możemy pokazać w każdym europejskim państwie. I to jest fascynujące, że odpowiedzią nie jest celibat, czy też tam męskie opanowanie tej miesiączki, tylko właśnie odwrotność. Jest nieustanne rozpasanie, ale rozpasanie, które nie ma na celu zapłodnienia, tylko po prostu zjadanie dzieci, gwałcenie. I tego wszystkiego brakuje, że nie ma tutaj gwałcenia, że nie ma elementu seksualnego w Rowheadzie w ogóle, że on nie patrzy na kobietę, na przykład na tą kobietę, którą zabił, rozerwał jej koszulę, to on ją rozerwał koszulę przypadkiem. Gdyby on, nie wiem, zobaczył ją, że ona tam rozerwała koszulę i nagle ją zabrał do lasu, dosłownie jak w najgorszych filmach z lat 40., czy tam, gdzie czarni uprowadzają białą kobietę, miam, 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 to by nam więcej tłumaczyło. A tutaj jest... Tutaj nie ma, kompletnie nie ma takiego połączenia, jakiegokolwiek wytłumaczenia. Dlatego my opowiadaliśmy teraz ten film, nie mówiąc o pierwowzorze, by wam pokazać najpierw, jak bardzo dziwne to jest dzieło, a potem dopiero pokazać, jakie mogło być zajebiste. To chyba tym bardziej, jeżeli weźmiemy sobie z tyłu głowy samą postać Barkera, który nie dość, że jest zdeklarowanym gejem, do tego jest, przyznawał się do tego, że dorabiał sobie jako męska prostytutka, miał jakieś chore problemy ze zdrowiem. Jego większość twórczości dotyka, jeżeli nie seksualności, jeżeli nie właśnie jakichś takich niewygodnych tematów z nią związanych, to... Nie wiem, brakuje mi polskich słów, ale taka twisted, taka wykręcona seksualność, która albo zamienia się w skrajną brutalność, w skrajny ból, a koniec końców w przyjemność. I Rowhead jest kolejnym z takich demonów, które gdzieś koło tych cenobitów mogłyby stać. I paradoksalnie wydaje mi się, że wizualnie ten filmowy Rowhead trochę wpłynął na cenobitów w Hellraiserze, bo... Ta jego taka stylówka na bieda metalowca w dziwnym lateksie z naramiennikami troszeczkę tu zadziałała. Co nie zmienia faktu, że no, wiele osób chciało, żebyśmy się zajęli Hellraiserem. Proszę, dostaliście Barkera, ale w innej wersji troszkę. Może kiedyś. Mam Hellraisera. Mam Hellraisera w domu. Hellraiser w domu. Rowhead Rex. Ale tutaj jest warte, ty chyba też o tym już kiedyś mówiłeś, ale to też sam Barker w jakichś wywiadach podkreślał, gdzieś kiedyś też trafiłem na właśnie to, że on lubi bawić się, każdy ma inny troszeczkę styl podchodzenia do horroru. I jego horror to właśnie jest bardzo, bardzo element fizyczny. Nie mistyczny, tylko fizyczny, czyli właśnie pociąg, to co powiedziałeś, tam jest ta rozkosz, czyli przyjemność i ból, to są te dwie rzeczy, które są, które go ciągną w pewnym sensie. I to, że umotywowanie tego, co straszne, złe, bolesne, jest bardzo często erotyczne, fizyczne. To zresztą to samo mamy w Hellraiserze, gdzie tam przecież trzeba się co chwilę ruchać. Znaczy nie dochodzi do tego, ale mamy to. Co nie zmienia faktu, że filmowy Rowhead Rex ma o wiele więcej zgrozy, którą prezentują adaptacje Kinga. I on jest tak uroczo prześny. I co jest najśmieszniejsze, teraz sobie zwróciłem uwagę, pan David Dukes, który grał naszego Amerykanina, grał w Czerwonej Róży Stephena Kinga. O kurczę, a to nawet nie zauważyłem. O Jezu, a pan David Dukes? Bo Rowhead Rex autentycznie jest takim... On w tym bingo kingowym sporo rzeczy odznacza. Niewielka miejscowość, stwór, który gdzieś tam istnieje, tylko oczywiście King go musiał inaczej nazwać. Nie, to nie są kosmici, to są stukostrachy. Ho, ho, ho. I tak dalej. Kilka rzeczy można tu odznaczyć. Dodatkowo, nie wiem, jakiś taki kicz bijący z tego dawał mi vibe Kinga bez smyczy. W tym sensie, bo jeżeli King dostaje smycz w pokroju ho, 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 to ja, dzień dobry, Kubrick, zrobię ci dobry film. King powie, ej, sorry stary, to jakby nie ma nic wspólnego z tym, co ja napisałem, mi się nie podoba. A ludzie mówią, ej, chcesz jakąś nagrodę za ten film, bo jest świetny? Także nie, to jest King nie na smyczy, to jest King, który robi 50. adaptację jakiegoś swojego dwustronicowego opowiadania, które ale... z jakiegoś powodu rozrosło się do 400 stron. Ale to jest King niezamierzony i to jest camp tak. Niezamierzony i to jest... Wszystko, co jest dobre w tym filmie, jest niezamierzone.
poza tą sceną otwarcia, poza sceną otwarcią, którą faktycznie zostawiłbym w tym filmie, gdyby miał robić go jeszcze raz, gdyby powstał remake, a Clive Barker powiedział, że chce zrobić remake, to scena otwarcia to jest rzecz, którą możemy spokojnie i poprowadzenie kamerą, i wystrój kościoła, i nawet wszystko może być zostawić. Tyle, że cała reszta, wszystko, o czym ty mówisz, niestety jest, wychodzi przypadkiem i jest tym takim, trzeba się umieć nastawić, by się z tego śmiać, bo nie odbierzcie nas źle. Ten film to gówno. I to nie gówno rozrywkowe. My nadaliśmy mu tą rozrywkowe, ponieważ do wyboru mieliśmy płakać po 2-3 minutach albo śmiać się. I to nie jest śmiać się na zasadzie, to nie jest The Room, to nie jest jak to, Birdemic. To jest to jest film, gdzie ty potrzeba tego takiego popchnięcia, tego kolegi siedzącego koło ciebie, tej takiej motywacji w tobie, bardzo chcesz szukać pozytywów jakichkolwiek, bo inaczej będziesz wkuwiony na maksa na to, jak psują fajny pomysł. Więc uwaga, ostrzegamy, to nie jest film, który obejrzysz sobie sam, myślisz, że będziesz się tak śmiał i od razu będziesz się tak śmiał. Bardzo możliwe, że będziesz go oglądał i będziesz wkuwiony na maksa. I czuł fizyczny ból, bo jeżeli mam być szczery, z tych wszystkich filmów, które do tej pory oglądaliśmy, pomijając już nawet tę klasykę pokroju Chuckiego, ten film sprawił mi największy ból fizyczny. To nie jest film, który ja obejrzę jeszcze raz. Na pewno nie sam, na pewno nie na trzeźwo. Nie ma najmniejszych szans, bo zmęczył mnie. Po prostu zmęczył mnie ten film, co nie zmienia faktu, że ja też takie filmy chcę oglądać, bo chcę wiedzieć, czego się wystrzegać. Chcę mieć taką anegdotkę, że kiedyś obejrzałem Rowhead Rexa, ewentualnie Przebudzenie zła, jak to podobno było emitowane w Polsce w telewizji. Ale trzeba sobie odsapnąć. Zgadzam się z tobą w tym, że nie wrócę do tego filmu. Jeżeli, na pewno nie sam, jeżeli wrócę z kimś, okej, ekipą oglądać, żartować, riffing robić, czyli na przykład nawet nagrać komentarz audio, spoko, ale nie sam. I pamiętam, jest taki podcast albo kanał na YouTubie, który się nazywa Good Bad or Bad Bad, albo coś w tym rodzaju. Mamy dwóch ziomeczków, którzy oceniają złe filmy i zastanawiałem się, czy to jest bad bad, czyli zły, albo dobrze, źle, zły. I to jest ten film, który niestety wpadnie w ten, dla mnie on wpada w zły, a nie dobry, zły, tak jak The Room, tyle, że nam udało się, ma tą możliwość, że możesz go obrócić, ale potrzeba dużo twojej pracy jako aktywnego widza, tak powiedzmy. No tak, to nie jest film do pasywnego podziwiania, zdecydowanie nie. Ale z drugiej strony, hej, gdyby ten film tak nie wkurzył Barkera, nie mielibyśmy Hellraisera, nie byłoby perspektywy na to, że ktoś zrobi remake i może tym razem faktycznie tej historii odda to, na co zasługuje. Więc tak z dwojga złego, ten pan, który ma nazwisko Pawlow chyba? Czy nie, tak, nie Pawlow. Coś w tym rodzaju. Pawlow chyba, mi się wydaje, że Pawlow, ten, który zrobił najśmieszniejsze, zrobił tak naprawdę ze 4 filmy. Pawlow. Nie, to nie jest ten zrobił ze 4 filmy psa. I 2 z nich były na podstawie Barkera i oba z nich są nienawidzone przez Barkera, więc... Jakby, jeżeli macie na podorędziu dobrego pisarza, to wystarczy, że zrobicie ze 2 filmy, które są wystarczająco słabe, żeby go wkurzyć i zaczną być dobre. Przynajmniej w jakiejś tam części, bo też nie ma co ukrywać, nie wszystko, co spod rąk Barkera filmowego wyszło, jest klasyką albo chociaż dobrym filmem. No Hellraiser, nie każdy pisarz umie popłynęło być reżyserem, to są inne media i fajnie, że mógł się pobawić, ale ja nie uważam, że to jest coś dobrego. No pan Barker też maluje, też robi zdjęcia, on jest człowiekiem orkiestrą. No, ale... Frank Miller od komiksów też był kiedyś reżyserem i to dało nam jedno z największych główień świata, The Spirit. Ale powiedziałeś o tym, że musimy odpocząć od czegoś złego, masz rację, dlatego uwaga, po raz pierwszy zapowiadamy. Za tydzień w odcinku 9 dostaniemy Pumpkin Heada. Dlaczego? Szczerze powiedziawszy, bo tu mamy Row Heada, to myślałem, Pumpkin Heada, podobne lata. Mamy znacznie lepszego reżysera, który tak naprawdę nie brał się za reżyserię wcześniej. Nie chcę wam zdradzać, jeżeli nie wiecie, o co chodzi. Nie wpisujcie sobie, bo naprawdę to jest kino, które... ja nie pamiętam prawie nic, pamiętam tylko, że się bawiłem dobrze. Więc ja będę na świeżo prawie. I mam nadzieję, że będzie równie dobrze teraz. Bo na razie mam tylko ciepłe miejsce w serduchu. Nie wiem jak ty.
pora się sparzyć. No właśnie, bo już mieliśmy tak, że ja bardzo dobrze pamiętałem Leprekona i jakoś tak nie najlepiej mi się zestarzał, więc troszeczkę się boję. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie pamiętajcie, żeby nam wysłać wciąż propozycje, ponieważ Rowhead Rex był waszą propozycją. Bardzo za nią dziękujemy, możecie komentować na YouTubie. Nie mam pojęcia, jak się komentuje na Spotify'u czy gdzieś tam, jeżeli coś takiego istnieje, z chęcią wysyłajcie pocztówki na adres redakcji. Bo my patrzymy, analizujemy i jeżeli to jest jakiś fajny pomysł, to z chęcią się za niego zabierzemy. Możecie też proponować całe serie, na przykład marzec z Kingiem albo kwiecień z Kingiem, coś w tym rodzaju. Będziemy wtedy sobie budować na przyszłość, tylko musimy mieć trochę więcej czasu. Mateusza oczywiście znajdziecie na RPG Gospoda, mnie znajdziecie gdziekolwiek, zatem zapraszamy subowania, komentowania, dziękujemy wam za pierwsze odsłuchania, bo na ten Spotify ruszyliśmy tak trochę, ale już nas słuchacie, więc czapeczka z głowy, bardzo dziękuję. Ty na coś chcesz jeszcze podziękować, czy nie? Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chcecie zobaczyć Rowhead Rex, to posłuchajcie tego podcastu jeszcze raz. Wyjdzie wam to na zdrowie. Rowhead Rex trwa 1,5 godziny. My tu mamy godzinkę. Krócej wam to wyjdzie i będziecie wiedzieć absolutnie wszystko, co trzeba wiedzieć o filmie. A jeżeli oglądacie na YouTubie, dostaniecie scenę na początku i na końcu, którą ja wyciąłem, która też wystarczy. Bo to są najważniejsze rzeczy. To był Rowhead Rex. Oj, przebudźcie mnie, jak zrobią z tego dobry film, proszę. Dobrze, no to idziemy spać, bo późna godzina. Mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Koszmarne horrory w następnym odcinku Pumpkinhead. Do zobaczenia.